Witam serdecznie. Witam serdecznie pana wójta gminy Bartoszyce, pana Andrzeja Dykę. Panu Jadwigu Pogodzaniu. Witam serdecznie rodziców oraz dzieci. A przede wszystkim witam babci i dziadków naszych kochanych przedszkolaków. Ogromnie i jestem bardzo wdzięczna, że dzięki uprzejmości i gościnności pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7, pani Gabrysi Gomoły, mamy możliwość spotkać się dzisiaj wszyscy razem i celebrować wspólnie tak wyjątkowe święto, jak i babci i dziadka. Nasze przedszkolaki pod czujnym, kreatywnym okiem pani nauczyciele przygotowywały się sumiennie do tego wielkiego dnia. Z tego też miejsca chciałabym serdecznie podziękować nauczycielkom oraz całemu personelowi przedszkola za przygotowanie tej naszej wyjątkowej uroczystości. Obiecałam, że dzisiaj będę szybciutko mówiła, gdyż jest to pierwszy występ naszych przedszkolaków na scenie przed tak dużą publicznością. Dlatego prosimy o gromkie brawa i zapraszamy na przedstawienie. Witam was, mili goście, kłaniam się nisko. Gości witać to niełatwa sprawa, ale potrafią to i mali. A na dowód, że to prawda, mnie tutaj przysłali. Zaczynamy więc, Jasełka, nasze przedstawienie. Patrzcie, co się dzieje, ktoś idzie, to Betlejem. To Maryja i Józef, a noc dookoła taka ciemna. Ciemna igłana i ciemna wszędzie, Józef wie, co z nami będzie, może zapukać do kogoś. Kto tam przyszedł, kto tam puka? Jesteśmy bardzo zmęczeni, dajcie nocek chociaż w sieni. Tu nie zajazd, nie gospoda, idźcie stąd, bo czasu szkoda. Tak niewiele nam potrzeba, żeby chociaż ogrzać ręce, żeby chociaż trąbę chleba. A wy skąd tutaj? Z dalekiej drogi i pewnie bolą was nogi. Głodni jesteście i zmarznięci, a u mnie stajenka niewielka. Będziecie mieć dach nad głową. Kamień spadł mi z serca, znaleźli schronienie. A co było dalej, będzie w drugiej scenie. Dołu z drewna do ogniska, jak się człowiek utrudzi, to i odpocząć trzeba, a nocka gwiazdami świeci. Hej, słyszysz, co silnego się dzieje, nie pora na panie, a słychać jakieś śpiewanie. Yeah.
Goście jacyś idą do nas, chodźmy ich przywitać. Witajcie, pastuszkowie, wielką nowinę wam powiem. Tu wstające mały Jezus się narodził. Chodźcie z nami, zobaczycie i pierwsi go pozdrowicie. Wstającego znajdziecie w żłobie Jerzy, to małe dziecię. Trzeba dać cześć majękiemu, dziw szafie narodzonemu. W następnej odsłonie wielka radość będzie. Wszyscy do stajenki przyjdą po kolędzie. Wielka to nowina, Józefie kochany, Jezus się narodził, od Boga wysłany. Słyszysz, to się zbliża do stajenki. Witaj, dzieciąteczko, my skarbów nie mamy, lecz przyjmij nasze pokłony, które ci składamy. Zasnął Jezus ze swą matką, aniołki czuwają, a do stajenki królowie zjeżdżają. Jesus.
Szanowni Państwo, jestem pod wrażeniem tego pięknego występu, dekoracji, nastroju, jaki dzisiaj tutaj mamy. Drodzy nauczyciele oraz Pani Dyrektor, a przede wszystkim drogie dzieci. Na wstępie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszy jasełka połączone ze świętem babci i dziadka. Jest mi bardzo miło uczestniczyć w tak wspaniałym wydarzeniu, które na długo pozostanie w naszej pamięci. Drogie dzieci, gratuluję Wam odwagi podczas wystąpienia oraz stworzenia radosnego klimatu. Muszę przyznać, że świetnie się zaprezentowaliście, tak jak aktorzy z prawdziwego teatru. Jeszcze raz gratuluję i życzę Wam, aby przedszkole, do którego uczęszczacie, było dla Was wspaniałą przygodą i krainą uśmiechu. Rodzicom zaś gratuluję wspaniałych pociech i życzę, by dzieci były dla Was dumą i radością. Dziękuję Wam za pomyślną współpracę z przedszkolem w rozwijaniu małych talentów, która w przyszłości zaowocuje wysokimi wynikami w nauce szkolnej. Wszystkim babciom i dziadkom z okazji minionego święta życzę mi ustającego zdrowia, radości z wnucząt, pogody ducha i wszelkiej pomyślności. Paniom nauczycielkom dziękuję za duży wkład pracy w przygotowanie dzisiejszej uroczystości i życzę dalszego twórczego działania, pełnego ciekawych pomysłów i wielu sukcesów osobistych. Dziękuję bardzo i oczywiście za tak wspaniały występ chcę tutaj dzieciom dać dobry, drobny upomnienie. Proszę bardzo. Dziękuję, że Pani podzielę tutaj Pani. Dziękuję.